Jesteśmy na imprezie, która nazywa się Szczeciński Mecz Gwiazd Koszykówki. Nie mogło tutaj zabraknąć absolutnej gwiazdy pani Ewy, która jest, no nie bójmy się użyć tego słowa, legendą koszykówki w Szczecinie. Były zdobyte punkty, była walka o zbiórkę, widziałem, że był nawet parkiet. Pani Ewo, czy to jest jak z jazdą na rowerze? Czy tego się nie zapomina? Myślę, że tak, że to jest jak z jazdą na rowerze, że rzeczywiście pewnych rzeczy się nie zapomina. No jedynie czas nieubłagalnie nam mówi o tym, że brakuje kondycji, prawda? I tutaj, cóż, to jest taka kolej rzeczy. No, ale jeżeli chodzi o umiejętności, o technikę, to chyba nawet gdyby człowiek się, że tak powiem, po miesiącu obudził, to nie zapomniałby tych podstawowych elementów. Jakie to uczucie wrócić w trykocie z numerem na parkiet i słyszeć? Wspaniałe, naprawdę wspaniałe uczucie. Tym bardziej, ponieważ sala SDS-u, tak, to była jedyna hala w Szczecinie. Nie było areny, więc to była hala, gdzie właśnie my przede wszystkim korzystaliśmy gościnnie z ich usług. Tutaj trenowaliśmy, tutaj graliśmy, rozgrywaliśmy najważniejsze mecze. No i to też ma jakiś taki sentyment bardzo walny. Tak? Chciałem powiedzieć, że sentymentalną wartość na pewno to ma. Do tego jesteśmy tutaj, będę prawdopodobnie powtarzał to przy każdej okazji. Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że jest to charytatywna impreza. Zbieramy tutaj pieniądze na rehabilitację córki jednego ze szczecińskich koszykarzy. Ja wiem, że na to pytanie zawsze jest taka sama odpowiedź, ale jak dostała pani zaproszenie, czy był jakiś moment zawahania, czy to była decyzja sekundowa, biorę w tym udział i... To była decyzja taka od razu, nie było zawahania, na pewno nie, więc bez względu na to, jak to miałoby się potoczyć, to od razu powiedziałam tak. Dziękuję pani Ewo bardzo, czekamy na kolejne punkty, na trochę, na więcej walki i... Chyba nie mogę być stronniczy, więc nie mogę tutaj życzyć powodzenia. Miejmy nadzieję, że się remisem zakończy wszystko. Jasne, że tak.